Na dziedzińcu przed szkołą podstawową w Różkowie I odbyło się ważne wydarzenie. Zaproszono donatorów, którzy w ostatnim czasie znacznie wsparli szkołę. Mowa tu o Tomaszu Powlaku, którego firma bezpłatnie wykonała kostkę brukową na placu przed szkołą, oraz o panu Ryszardzie Włodarczyku, który wykonał dwa serca służące do zbierania plastikowych nakrętek. Dzieci wraz z dyrekcją dziękowali również wójtowi gminy Dariuszowi Ostrowskiemu za wsparcie, na jakie może liczyć placówka ze strony Urzędu Gminy. Spotkaliśmy się tutaj w celu podziękowania za dobro, za serce, za wsparcie dla naszej szkoły. Chciałam właśnie dzisiaj podziękować panu Ryszardowi Włodarczykowi za to, że ja bardzo tutaj proszę, że wykonał pan dla nas serduszko, które właśnie tutaj stoi przed naszą szkołą. Serduszko, które będzie szczytnym, będzie pomagało tutaj. Nakrętki, które będą sprzedawane z tego serduszka, pójdą na pomoc szczególnie osobom właśnie potrzebującym, szczególnie przeznaczane będą dla dzieci chorych. Więc bardzo dziękujemy za wykonanie tego serduszka, że to serduszko mogło tutaj stanąć na naszym placu. Ja tutaj pomysł wykonania serduszka, tak, analizowaliśmy tutaj razem z panią Sołtys. Nie jest to jedno serduszko, które zostało wykonane. Zostało wykonane drugie serduszko, które stoi przy sklepie w Różkowie I, za co również dziękujemy. Dziękujemy również panu Tomaszowi Pawlakowi za zakupienie kostki brukowej, która właśnie tutaj widzimy została położona przed naszą szkołą. I przy współpracy właśnie pana wójta tutaj, Urzędu Gminy w Kościelcu, możemy cieszyć się po prostu pięknem naszej szkoły, tak? Nie ukrywam, że przejeżdżając ulicami Różkowa, wiele osób zwraca uwagę teraz na naszą szkołę, bo twierdzę, że zachwyca. Zachwyca i zostało ukazane piękno tego miejsca, tego budynku. Na ręce pana Włodarczyka prosimy kwiaty. Dziękujemy bardzo za życzliwość, pomoc i wsparcie. Dzięki ofiarności ludzi dobrej woli możemy spełniać dziecięce marzenia. Bardzo dziękujemy. Podziękowania dla pana Tomasza Pawlaka. Dziękujemy za życzliwość, pomoc i wsparcie. Dzięki ofiarności ludzi dobrej woli możemy spełniać dziecięce marzenia. Dziękujemy bardzo. Panie wójcie, dziękujemy bardzo za pomoc, wsparcie. Dziękuję. I prosimy o więcej. Ja też w imieniu swoim oraz mieszkańców pragnę serdecznie podziękować firmie Maszerol za zaangażowanie i nieodpłatne wykonanie i przekazanie dla społeczności Różkowa pięknego serduszka na nakrętki. Dziękujemy serdecznie. Życzę wszystkiego dobrego. Jeśli można. Tak, oczywiście, panie wójcie, proszę. Szanowni Państwo, drogie dzieci. Nie byłoby tego wszystkiego bez Was. Dzięki działaniom pani dyrektor, nauczycielom, rodzicom, olbrzymie zaangażowanie rodziców widzimy tutaj, ale bez sponsorów niewiele też byśmy zrobili.
Nieoczekiwanie oczywiście znaleźli się sponsorzy tutaj w osobach pana Tomasza Pawlaka czy pana Ryszarda Włodarczyka, którzy swoją życzliwością i no, chęcią po prostu pomocy innym postanowili zasponsorować. Dlatego olbrzymie podziękowania dla tych ludzi, którzy rzeczywiście, którym zależy na tym, aby wizerunek tej szkoły zmieniał się, a w ostatnim czasie, jak widzimy, wiele dobrego tutaj na terenie tej szkoły wydarzyło się. Po co może?